Szczęść Boże, coś Wam powiem. Zastanawiałem się kiedyś, człowieku, co Jezus może uczynić dla Ciebie? Albo czego Ty od Niego oczekujesz? Jak słyszeliśmy dzisiaj, nie zawsze to, co my chcemy, jest dane od Boga. Ludzie przynieśli paralityka, żeby Jezus go uzdrowił, a On mu odpuszcza grzechy. Przecież nie tego się spodziewali, nie taka była ich intencja. My te opisy cudów czytamy trochę z punktu historii, że kiedyś Jezus działał na żywo, a dziś? Dziś chce czynić podobne cuda z nami, dla nas. Przede wszystkim chce otwierać nam oczy, żebyśmy widzieli Jego obecność. Tylko na nic się nie zdadzą nam otwarte oczy, jeśli serce będzie zawalone jak śmietnik. Jeśli nie będzie miejsca na łaskę Boga, to nic się nie wydarzy. Chorując na duszę, będziemy skutki odczuwać fizycznie. Praktycznie to chyba my wszyscy duchowo jesteśmy takimi paralitykami. Zła wielkiego może nie czynimy, ale dobra też niewiele. Może tylko tym się różnimy od sparaliżowanego z dzisiejszej Ewangelii, że on dobrze wiedział, że jest kaleką. My zaś rzadko uprzytomniamy sobie, jak bardzo jesteśmy duchowo sparaliżowani. Jezus uczynił cud nie ze względu na tego chorego, ale ze względu na tych, którzy go przynieśli. To trochę jak z modlitwą stawienniczą. Gdy prosimy za kogoś, bo wierzymy, że jego życie może się przemienić, choć on sam tego nie widzi. Daje nam to obraz, że wiara ma wymiar społeczny. Moja osobista wiara ma wpływ na kogoś innego i to moje świadectwo życia może kogoś do Boga przyprowadzić albo niestety od Niego odwieść. Wybór jest oczywisty, co powinniśmy czynić. Ale Jezus mówi do tego człowieka: ufaj, synu, odpuszczają Ci Twoje grzechy. Nie ma chyba piękniejszego uzdrowienia, którego możemy doświadczyć. Pamiętajmy, że nie każda modlitwa będzie pełna cudownych doświadczeń, ale każda na swój sposób jest piękna, jeśli ona mnie kosztuje mój czas i uwagę poświęconą Bogu. W tym czasie liczy się spotkanie z Jezusem, a nie uniesienie w modlitwie. Jezus też mówi do zgromadzonych: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? My sami nie wiemy, skąd biorą się nam jakieś myśli. Może trochę z zazdrości, bo uważamy się za sprawiedliwych. Nie możemy przecież Bogu zabronić być miłosiernym dla ludzi, bo taka jest przecież Jego misja. Okazać miłosierdzie grzesznikom. Tylko zaślepieni dumą nie będą przyjmować wezwania Jezusa, by się nawrócić. Właśnie dzięki Jezusowi mamy odpuszczenie grzechów. On nieustannie nas usprawiedliwia przed Ojcem. Mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Święty Augustyn mówił: wielka jest bieda człowieka pysznego, ale większe jest miłosierdzie pokornego Boga. Bóg chce człowieka zdrowego na duchu. Zdrowe ciało jest dodatkiem dla tych, co mają różne obiekcje względem Niego. Ta Ewangelia mówi nam przede wszystkim, by nasze zaufanie się umacniało. Nie znaczy to, że możemy być pewni takiego cudu, który bez naszej zmiany myślenia i działania przemieni nas. Ale mamy czuć się grzesznikami, by nie zamykać się na łaskę. Bóg kocha nas tak, jak nikt inny i każdego dnia gotów jest leczyć naszą duszę i ciało. Dlatego uwierzmy całym sercem, że istotne cuda Boże dokonują się w niewidzialny sposób. Z Panem Bogiem.